Dzień dobry, tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku Ronaldinho i spółka. Jak myślicie, dam radę? Trzymajcie kciuki, bo bez waszej pomocy ten Auri dzisiaj się tutaj nie pojawi. Te zadania nie są takie trudne. Jeden gol lobem oraz jeden techniczny zza pola karnego. To musi się dzisiaj udać. No mam Ronaldinho. To on powinien nas doprowadzić do tego wspaniałego wyczynu, prawda? Jakim byłoby zaliczenie tego wyzwania, to musi być dzisiaj. No naprawdę już nie chcę dłużej czekać. Też chcę pograć Aurim. Lecimy z tym koksem. Ciekawa drużyna na sam początek. Wierzę w siebie. Dam radę. To nie będzie trudny mecz. No proszę, jaka piękna płynność. Aż chce się grać i wygrywać, i zaliczać. Zadania zaliczać. Po Iemie wiem, że też nie możecie się doczekać Thierry'ego w tym zespole. Pojawiały się również pytania, czy będzie to seria Thierry, Auri i spółka. Nie, no oczywiście, jeśli Thierry zjawi, znaczy gdy Thierry pojawi się w naszym zespole, to on będzie nadal po prostu przyjacielem Ronaldinho. Ta seria jest wokół Brazylijczyka, jednak Thierry znajdzie się w miniaturce. To będzie takie wyróżnienie dla niego. A teraz chciałem znaleźć miejsce do... O proszę, rzut wolny. To też jest jedno z wyzwań, ale z tych mniejszych. Tak czy siak fajnie byłoby wreszcie wykorzystać cały fragment gry, bo ani razu mi to jeszcze nie wyszło. Ronaldinho. Pięknie. To jest naprawdę straszne, ale jeszcze nie zdobyłem żadnej bramki z rzutu wolnego Ronaldinho w tej serii. A i Umtiti wrócił do wyjściowej jedenastki, jak widzicie, no bo wtedy mam więcej zgrania w obronie, więc tak jakoś pewniej się czuję. Mam nadzieję, że wydarzenia z poprzedniego odcinka się po prostu nie powtórzą. Coutinho, no i doskonale. Griezmann, przejęcie w dobrym momencie, Mbappé. No to co, lobujemy? Oby wyszło i tak, nie! Griezmann. Ładnie. El Tornado. Gol! Ale wiecie co, tutaj będzie VAR, tutaj będzie VAR, bo ja nie wiem, czy to było zza pola karnego, czy z linii pola karnego, to jest bardzo ważne. Zobaczymy to oczywiście po meczu, przeanalizujemy tego, a może nawet teraz zobaczymy powtórkę, dobra. Muszę wytężyć umysł. No nie, w takim momencie pauzujesz. Nie wiem, czy ten gol był zza pola karnego, czy nie, więc w razie czego spróbuję zdobyć jeszcze raz bramkę z dystansu. Ronaldinho, to jest już pewne, słupek. Kręci, kręci i wykręcił. Jednak zły numer, pomylił się. Laporte. A właściwie, spróbujmy. Pff, byłem pewien, że gol. To są ostatnie sekundy, przeciwnik jeszcze atakuje. Rabiot, proszę. Nie zawiedź nas w takim momencie, spalony. Dobra, to trzeba rozwiązać kreatywnie. No tak, bardzo kreatywnie. Kurde, Salah. No cóż, no tego go nauczył Klopp. 1-1. I teraz czas na ważny moment. Czy był gol techniczny, czy nie? Wiem, że nie wygrałem, jednak dzisiaj bardziej zależy mi na wyzwaniach niż na punktach. A więc zobaczmy. VAR na początku. Fantastyczne El Tornado. I Griezmann. Niestety nie. Z pola karnego. No szkoda, może w następnym meczu. Głowa do góry, lecimy dalej. Słaba obrona. Znaczy, no ten Felipe ma dużo tempa, Mathieu też, ale... Nie no, jednak to jest niezła obrona. Środek pomocy też porządny. Ojej. Świetnie. Ronaldinho sam na sam. Lob, lob, gol! 1-0 i to jest Iker Casillas. No ja przepraszam bardzo, wiem. Legenda królewskich, jednak nie w FIFA. Nie w FIFA. W FIFA zawsze był przeciętny. No pięknie. To mi się podoba. Jak na Santiago Bernabeu. No prawie. Ronaldinho, nie! Znów on. Uderza. Wiecie co, nawet ciekawiej się gra, jak stawiam sobie takie wyzwania, no... Może czasami powielam te same schematy, ale mam jakiś cel, wow! Soares na 1-1, piękny gol. Soares, a finish jak Suarez, no... Boże, jakie to było słabe. Griezmann, no nie wierzę, to był identyczny moment. Ronaldinho znikąd i... nie ma. Niesamowite, Gelson Martins i Jaume. Jakie ty jesteś dobry, ale ja jestem słaby. Testowałem go, specjalnie tak robię. Jeszcze 60 minut na zdobycie technicznego gola. Luz. Lecimy, proszę państwa, lecimy. Griezmann i Thierry Henry ląduje w naszej drużynie. Znaczy nie w tym momencie, no bo ja go nie mam nawet na ławce. Jednak to się udało. To się udało. Lob oraz techniczny gol zza pola karnego w jednym odcinku. Widziałem, że Casillas wychodzi. Ja to musiałem wykorzystać, proszę państwa. Tak jest. To dlatego, że trzymaliście kciuki. Ja wiem, że to dzięki wam. No i dzięki mnie, bo jestem taki dobry. Nie no, żartuję. Dzięki wam. Jest. Jest. Koniec przedłużania, proszę państwa. Dzisiaj będą trzy mecze. Już zaraz. Thierry Henry wyląduje w tym zespole. Świetnie. To teraz mogę już na luzie dobić przeciwnika tam.
No dobra, może nie. Koniec pierwszej połowy spotkania, prowadzimy, wyzwania zaliczone, więc no mówię, dołóżmy jeszcze 3-4 bramki, żeby tak podziękować przeciwnikowi. Nie jestem pod wpływem w trakcie nagrywania odcinków, spokojnie, po prostu taki już jestem. No to proszę państwa, nie no, wiecie co, podam, ja podam. No i tak się kończą moje genialne pomysły, jakie ze mnie czasami jest, naprawdę. Brak słów. Kurczę, on ma tego Abubakara na napadzie. Chłop ma 5 gwiazdek sztuczek, a on nawet najprostszego triku jeszcze nim nie zrobił. Szkoda. Ronaldinho, zgranie przed pole karne. Umtiti. Ale się zabawił. Nie wiedziałem, że on to ma w sobie, naprawdę, to było dobre. Saul, no już nie muszę uderzać technicznie, ale on akurat potrafi dobrze przymierzyć, więc postanowiłem spróbować. O kurczę, wbiega Gelson Martins, to jest gole. Wiedziałem, że trafi. Używałem go wiele razy, ale chociaż serduszko, to może, nie wiem, to takie, że brawo Damian? Nie wiem. Nie no, prawdę mówiąc, to trochę się źle czuję dzisiaj. Głowa mnie boli też, gardło mam chore, więc dlatego takie jakieś odpały mam. Wybaczcie. Na szczęście to, że zremisuję, nie sprawia, że wyzwanie nie zostaje zaliczone. Aż tak rygorystycznych zasad sobie nie ustawiłem w tej serii. Specjalnie. Ale właściwie Griezmann... Jakie tam porażki! I teraz się zastanawiam, jakie mam upchać Griezmana i Auriego do jednej drużyny. I Ronaldinho jeszcze. Coś wymyślę. Panie Turek, weź pan kończ już ten mecz, bo te 3 minuty trwają 10. On naprawdę jeszcze pozwala grać przeciwnikowi. Myślałem, że po tym podaniu ten mecz się skończy, ale nie. Będzie trzecia bramka. No Jaume. Co ja więcej mogę powiedzieć? I jeszcze to nie jest koniec. I jeszcze rzut rożny dla przeciwnika. Jak nie zapomnę, to ja wam powiem, ile w rzeczywistym czasie trwał ten doliczony... czas, przepraszam za powtórzenie, nieważne, to jest nieważne, ponieważ wygrywamy to spotkanie, a co najważniejsze, wyzwanie od Thierry'ego Auriego, ta cała grupa została zakończona. Griezmann zawodnikiem meczu, no i właśnie, po takim spotkaniu ja nie chcę się go pozbywać. Więc mam do was pytanie, jesteście gotowi? Supplies Henry. Thierry Henry! Oh, brilliant! Sometimes you just have to take your hat off! Thierry Henry. No co mogę powiedzieć? Tutaj jeszcze tylko Messi i byłby to, prawdę mówiąc, napad marzeń. Niezwykle to wygląda i właśnie dlaczego jest tutaj pusta pozycja? Ponieważ już chwyciłem kubek. Trzeba losować. Co ja tu kasę wrzuciłem? No co mogę powiedzieć? Kubek gotowy, ręka pusta. Przydałby się taki Malcolm na przykład, ten młody brazylijski talent. Fajnie by się łączył. Dobra, coś tutaj mam. Jest, jeszcze ładnie złożona. Chyba 7 widzę, to niedobrze. Tak jest, 75-79. Prawdę mówiąc, trafiłem idealnie, ponieważ Malcolm ma akurat ocenę 79, jednak w głowie miałem jego ulepszoną kartę. Tam ma lepsze strzały, wyższe tempo. Ale mam nadzieję, że na kilka spotkań da radę. Powoli przystępuję do wyszukiwania trzeciego przeciwnika w tym odcinku, jednak mam do was prośbę. Zostawcie tutaj łapkę w górę, no bo jeden z najważniejszych odcinków tej serii. No drugi najważniejszy właściwie po pierwszym, bo mamy drugą ikonę. 1 200 000 monet, dużo. Musicie to jakoś docenić, no albo jakimś komentarzem, no jak chcecie. I że to ma mnie pokonać. Nie ma opcji. Kurczę, tak myślę, czy nie zamówić sobie koszulki Barcelony? Zamówiłbym, gdyby nie to, że zabrali Coutinho i Suareza z Liverpoolu. No nie wiem, no. Jak będzie 30 000 lajków, to zamówię. Tak, dobrze myślicie. Każdy jeden lajk to jedna złotówka, więc kilka sobie takich koszulek będę mógł kupić. Dobra. Jestem trochę podekscytowany, bo ani razu nie grałem jego wersją ocenioną na 90. Tam może pamiętacie, to miałem tę słabszą, ale on był jak Martial. No jak to do Manu mówił, technicznie zza pola karnego, prawda? To nie mogło być prostsze. Duszę się pomocy. 2 minuty i 19 sekund. Tyle czasu potrzebował Thierry Henry, by zdobyć pierwszą bramkę w tej serii. Cały on. Niezwykłe. Ter Stegen jest bardzo dobrym golkiperem w tej grze, a i tak nie dał rady. No, nie ukrywam, ciekawe rzeczy się będą tutaj działy. Znów Kante w akcji ofensywnej. Wiedziałem, że wpadnie. 1-1. Ale stary, nie rób takich cieszynek, bo ja cię zaraz zacznę dabować Aurim. Szanujmy się. Ronaldinho. Dobrze to zrobił. Świetnie, technicznie. 1-2.
Plus posiadania dwóch niezłych ikon jest taki, że przeciwnik nie ma pojęcia, kogo kryć. Czy Ronaldinho, czy Auriego, przez co teraz będę miał, tak mi się wydaje, więcej okazji do popisania się. Kolejna ładna bramka, a to dopiero 27 minuta. Dokładnie. Francuz musiał wygrać pojedynek w powietrzu i teraz wszystkie strzały techniczne zza pola karnego wchodzą. To jest już trzeci gol w tym samym stylu. Ale słuchajcie, ja tak mogę w nieskończoność. Kurczę, no nie wyszła mi pułapka offside'owa i to jest pewny gol dla przeciwnika, chyba że Fekir coś teraz... Błąd! Okropny błąd i wznowimy od bramki. Nie wiem, o czym myślał mój rywal, choć ja nieraz marnowałem podobne okazje, więc nie będę po nim jechał. Okej. To musi skończyć się golem Thierry Henry. Easy. 1-4. Dziękuję bardzo. Chyba bez spalonego. Chorągiewka została na dole. Griezmann! Spalony. Rabio. Malcolm! Witaj w zespole! Nie wiem, co się stało, ale w tym meczu wchodzi wszystko. Cyk, lewa noga. Mówiłem, że on ma to coś. Niby miał być tylko takim uzupełnieniem tej drużyny, by było pełne zgrań, ale no proszę. Pokazuje, że nie jest tylko takim piątym kołem u wozu, tylko być może stanie się ważnym elementem tego świętego napadu. Znów Kante? No nie, no to byłaby przesada. Malcolm zrobi to jeszcze raz? Ja jestem pod wrażeniem jego talentu. O, rany. No to jest czerwona kartka. Chciałem powiedzieć hat-trick, no ale nie. Nie wierzę. Nie wychodziło mi Brazylijczykiem, to może Aurito wpakuje. Zobaczmy. Też nie. Ach, ostatni gwizdek. No, debiut idealny. Co ja mogę powiedzieć? Szkoda, że nie było okazji do zdobycia hat-tricka, jednak mówię. Gdybym dał mu kartę kondycji, to z pewnością końcówka lepiej by wyglądała, a tak to no niestety nie miał już siły biegać, ale spokojnie, kolejny mecz będzie jeszcze lepszy. Niezwykły debiut Malcoma, to muszę mu przyznać. No, tylko jedna bramka, ale i tak wysoka ocena. No i słuchajcie, dlatego musiałem zostawić Griezmana. On prawie w każdym meczu jest zawodnikiem spotkania. No na razie ta drużyna chodzi jak w snach. Liga trzecia, tuż, tuż. No za Urim to ja nie mogę zostać w czwartej. No bądźmy poważni. Co mogę dodać, bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. No był specjalny, dłuższy, doszła nowa ikona. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnym, pewnie jakoś w weekend. Tak myślę, dzisiaj środa, to pewnie kolejny pojawi się w sobotę albo w niedzielę. Miłego dnia, pozdrawiam, cześć. I pamiętajcie, 30 tysięcy lajków i kupuję koszulkę Barcelony. Wiem, że dacie radę, nie? Nie no, żartuję, ale jak dobijecie, to spoko, to kupię. Na razie.